Solidus sivi gedanensis. Dzień dobry Państwu. Solidus sivi gedanensis. Jak już się domyślacie, w tym odcinku mennictwo gdańskie za czasów panowania Batorego. Wcześniej od mennic państwowych działalność rozpoczęła mennica gdańska. Już w 1578 wybiła tam mennica Denary. Od roku 1578 po 1585 Szelongi od 78 po 82, a także w czwartym roku, tutaj akurat mamy Szelong z tego okresu, pierwszy rocznik wybijania tego Szelongu za panowania Stefana Batorego. Grosze wybijano od 78 po 79, a także wybijano dukaty od 78 po 87 rok, aż do momentu śmierci króla. W następnym roku dodano także i trojaki, czyli w 1579, a także trojaki wybijano w 82 roku. W żadnym innym roku nie wybijano trojaków w Gdańsku za panowania Stefana Batorego. Trojaków emisja, jak widzicie Państwo, była bardzo krótka. Wszystkie monety gdańskie wykonane były z wielką starannością plastyczną i techniczną. Srebrne monety tłoczono na prasie walcowej. Jak widzicie, tutaj mamy szelonga i tak wyglądają monety tłoczone metodą walcową, czyli walcarką. W czasach króla Stefana Batorego rozpoczęło się bicie specjalnych monet miejskich, zwanych przez kolekcjonerów w okresie późniejszych donatyła. Z królewskiego skarbca zazwyczaj donatyła wychodziły jako podarunki, ale tylko wyjątkowo trafiały do obiegu pieniężnego, służąc jako ozdoby monarszych zbiorów i magnackich skarbów, często zaopatrywane w dekoracyjne oprawy, a w trudnych czasach przetapiane na kruszec. Taka to historia monet gdańskich. Na tym egzemplarze widzimy herb gdański, który nie zmieniał się od lat. Dwa krzyże, korona u góry, po bokach data 1578, czyli rok 1578. Napis w otoku Solidus sivi gedanensis, czyli solid miasta Gdańsk. A na drugiej stronie widzimy orzeł pruski, który trzyma miecz w ręku. Napis w otoku Stefan Dei G. Rex Polonii, czyli Stefan z Bożej Łaski, Król Polski. Także w czasie oblężenia Gdańska wybijano szelongi oraz grosze z czasów oblężenia Gdańska z popiersiem Jezusa. Taka oto historia monet gdańskich za czasów Stefana Batorego. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!